Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i oczywiście przygody w dziczy, jakby nie było, kochani. Co my dzisiaj będziemy robili? Ano, troszeczkę wam fajnych rzeczy pokażę, co już dokonałem w międzyczasie w odcinkach, znaczy między odcinkami. Myślę, że jest luzik. Zobaczcie, po pierwsze tak, góry nie ma. Wyrąbałem ją całkowicie. I myślałem, że będę miał od cholery dirta. Oczywiście wszystko poszło na... Pojonka! Pojonka! Dawaj. Dwie nitki, bardzo dobrze. Wyczesałem górę, pamiętacie jaka tu góra była? No, a teraz nic nie ma. Co to są te kubki? Ano, mianowicie, tutaj zrobimy, tak sobie pomyślałem, farmę kokosa. Znaczy, kakałka. Kakałka, tak, kakałko będzie rosło. Na razie tego nie robię jeszcze, bo są ważniejsze rzeczy, ale taki jest cel, żeby zrobić sobie taką małą farmę. Szkielet, ja cię kuźwa widzę. No i co? Ale dostał. Tutaj też troszeczkę górę wyczesałem. Troszeczkę ją tak, wiecie, ściąłem. Tak widzicie tam z tyłu. Ponieważ tu będą farmy nasze. Troszeczkę przerobiłem. Nie mam jeszcze pomysłu na budynek. Ale myślę, że damy radę. No i tutaj ścieżynka. Więc troszeczkę się narobiłem, bo te góry, wiecie, takie przestawianie. Cholera, czekajcie. Wiecie co? Cholera, nie, do domu nie mogę wejść, no. Dobra. Musimy coś z tym zrobić, bo do domu nie mogę. Cześć, kurka! Dobra, czekaj, kurka. Czy ja mam andezyt? Mam tu, tu i tyle. No dobra, musi wystarczyć. Andezyt kopaliśmy. Jak kopaliśmy trochę w jaskini, to... Okej, czekajcie, nasionko. Drogocenne nasionko. A raz to naprawimy, tam chodnik trzeba walnąć, bo już mnie to tak denerwuje, że nie mogę do domu wskoczyć. Wskoczyć. Po prostu wejść. O. Proszę. Beautiful. Oczywiście andezytu zabraknie. Czekajcie, jak to z muzyką stoimy? Jest dobrze. No dobra, kochani, czyli co? Ponieważ to jest seria przeznaczona, żeby wam odpowiadać też na pytania... A no w ramach tego, że się jubileusz właśnie zbliża, czyli te 20 tysięcy widzów. Czyli jest to... Wiecie, dla youtubera 20 tysięcy jest dosyć znaczące. Nie chodzi o jakieś profity z tego tytułu. Czyli wiecie, jak zwykle kasę albo coś, no to bez przesady. Nie można żyć samą kasą, pamiętajcie, to jest złudne. Ale chodzi o rzeczy takie niewymierne, że... W ogóle taka robota, wiecie, youtubera, bo jednak to, wiecie, tak, nagrać odcinek to... Niektórzy myślą, że to jest, wiecie, taka przyjemność i tak dalej. Owszem, jest to, powinna to być przyjemność. Ale w momencie, jak zaczynamy nagrywać, to później nagramy, to jest powiedzmy pół godzinki. Ale później to obrobić, tutaj podłączyć, tu poprzecinać, tu wyciąć, tu przeciąć. Później to wyrenderować, to jest około 3 godzin, to potrafi być 3 godzin roboty. No dwóch, powiedzmy, no jak już ktoś w prawie ma, no to powiedzmy 2 godzinki. No jest to dużo, to jest jeden odcinek. Cześć Malina. A teraz sobie wyobraźcie, że na przykład wy chcecie codziennie przynajmniej 2 odcinki. No to wyobraźcie sobie, no to zaraz, no to jest 6 godzin na 2 odcinki. To bardzo dużo czasu, no oczywiście da się skrócić ten czas w różny sposób śmieszny. Ale no jednak czas pozostaje. No powiedzmy łącznie, tak do, ja wiem, 5 godzinek się da zrobić. Z renderowaniem, ze wszystkim. Tutaj też zrobimy ścieżynkę. O. A czekajcie, ja nie mam, mam tylko 40, tak średnio. Okej. I tutaj posadzimy jeszcze sobie też drzewa jakieś, nie? Tak, żeby było tego... A, miałem... trzcinę zebrać, bo ta trzcina mnie zaczyna wkurzać tutaj. Zaraz poprawimy to. No więc, tak jak mówiłem, dla youtubera 20 tysięcy to jest taki pierwszy tak naprawdę krok, że się to w ogóle wszystko opłaca. Bo wiadomo, ja mogę sobie pograć nie nagrywając tego, nie? No bo, słuchajcie, no bo co? I tak się będę dobrze bawił, nie? Ale się dobrze lepiej bawię, jak mogę wam to pokazać jeszcze. Okej, dobra, skończył się ten. O, no już jakoś to wygląda. Więc tak na tym to polega, kochani. No i jest to takie dowartościowanie, że aż, wiecie, 20 tysięcy
widzów cię chce oglądać, no to to jest bardzo miłe, tak. To tak jakby, wiecie, podeszło do was, no to jest taka abstrakcja troszeczkę, 20 tysięcy osób i powiedział, że jesteś w porzo. No to jest fajne, to naprawdę przyjemne. No ale dobra, no, nie rozkliwiać mi się tutaj, mieliśmy na pytania odpowiadać. Po ostatnich odcinkach zauważyłem, że trochę pytań odnośnie gier padło, to tak szybciutko odpowiem na gry. Jeden z widzów pytał, jak grałem w Wiedźmina, od tego ostatniego, to jest, Jezu, jak on się nazywa, czekajcie, Dziki Gon, tak? Jak grałem w Wiedźmina Dziki Gon, to jakie miałem zakończenie, bo to jest gra między innymi bazująca na tym, że wiecie, może być dobre zakończenie albo złe. Zależy jak ktoś spojrzy, nie? Czekajcie, tutaj sobie na razie tak oznaczę. Shit. Shit! Zwaliłem. Bo tutaj... Cicho, kurka. Daj mi się skupić. Tak zrobimy. Trochę inaczej zrobimy, no ale nie ma możliwości innej. Kurka, prosiłem cię. Daj się skupić. O, i tak też zrobimy. Okej. Nie okej, cholera. To jest trudne. Dobra, zrobimy tak. To zabierzemy. Bo teraz tak. Czy my... Jak my to chcemy zrobić? Dlatego, że mamy jeszcze tak. Mamy dynie, mamy melony. Wszystko to gdzieś trzeba by było nasadzić. Czyli będę potrzebował 4 kratki. Będę potrzebował tak. Słuchajcie, tu rośnie zboże. Tu rosną ziemniaki. Tu będzie marchewka rosła. Tak? Dobra. Teraz tak. Na pewno będziemy potrzebowali kaktusy. No to powiedzmy tyle. Czekajcie, czekajcie. I trzcinę. No to co? No to zabraknie miejsca na melony i te. No chyba, że zrobimy sobie gdzieś tu poletko takie dziko rosnące. O, albo przy, bo tak wiadomo, no często tego nie będę korzystał. Może przy drzewach tak po prostu dziko rosnące. No, to będzie fajne. Dobra, to już mamy plan. Tak, czyli wodę, wiaderko potrzebuję. Sorry, zawiesiłem się, wiecie co, czasem mam tak, że się zawieszam i co ja chciałem, co ja mówiłem, nie? Dobra, wracamy do konkretów. No, grałem Wiedźmina, owszem, i jeden z widzów pytał się, jakie ja miałem zakończenie w grze. Ano, miałem bardzo dobre, ponieważ ja dobrze grałem w grę. What the fuck, czego ja szukam? Wiaderka. Bardzo dobrze, wszyscy byli szczęśliwi i w ogóle. No i chyba najlepsze zakończenie z gry, ale wynikające to z fabuły, tak? Że trzeba było dobrze fabułę przejść. Bo inaczej, jeśli gorzej się przeszło, to gorsze zakończenie było. Czy będę nagrywał Skyrima? Czyli Elder Scroll Skyrim. Nie, nie będę tego nagrywał. To jest moja... Lubię tą bardzo grę, bo grałem, że tak powiem, w nią już... Kuźwa, nie pasuje mi tu, no ale dobra. No bo nie... Chyba, że czekajcie. Nie. Shit. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu są trzy. Dobra, nie pasi mi to jak cholera. A, tu wody nie ma. W Skyrima nie będę grał i nie będę nagrywał, znaczy nie będę, może kiedyś jeszcze zagram, ale nie będę nagrywał, bo tego jest, wiecie, bardzo dużo w internecie tego, takich gier i to nie ma sensu, ze względu na to, że jednak wolę dla siebie ewentualnie pograć, żeby samemu mieć radochę. Jakbym tu zrobił... Nie kombinujmy. Teraz czekajcie, piaseczek mówi, że to musi być tak. O, on tu może nie urosnąć, czyli tak.
Okej. Dobra, luzik. To tylko jeszcze piasek. Czekajcie, czy ja miałem piasek. Kurde, wyrzuciłem tu trochę piachu ostatnio i to była głupota. Więc nie, wracając do tematu. Boże, ja muszę się skupić na tych tematach. Dobra, czyli tak. Zero Skyrima, jest tego w internecie dużo. Myślę, że nawet lepiej by jest prowadzone i tam, że tak powiem, opowiadane, niż ja bym to zrobił, bo ja za bardzo przeżywam takie gry. Więc no, to tak jak z dobrą książką, kochani. No, żeby naprawdę książka dla was była fajna, to musicie ją wczuć się, tak jest, wczuć, cześć kurka. A jak się wczujecie, no to wiecie jak to jest, no. Nie wszyscy zrozumieją to wasze wczucie się, co wy przeżywacie i w ogóle. To strzały, tak, dobra. Mogę zrobić biblioteczki, gdzie ja mam drewno? Kurde, drewno znowu... Nie, mam trochę tego. O. Słyszę zombiora. Czekajcie, potrzebujemy papiru. O, mamy papir. Czy mamy skóry? Mamy 13 skór. Okej. I teraz sobie zróbmy 4 biblioteczki. Dobre, i 4. Okej. Po troszku wiecie jak to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze 3 biblioteczki i może już będzie działało. Takie na full wypas, nie? Czekajcie, to ja papieru będę potrzebował. Nie, mam papier. Skór nie mam. Ajajaj. Dobra, skoro skór nie ma, no to trzeba by odłożyć na razie to wszystko. Nasz plan podboju wszechświata. No dobra, ale jedziemy dalej z pytaniami. Ktoś tu ciemno jest. Czekajcie, już mówię pytania. Jeden z... czekajcie, co tu jest napisane? A, no niektórzy widzowie pytają, czy ja coś robię, jakiś, nie wiem, cokolwiek na ten jubileusz tych 20 tysięcy. O cholera, oświetlam dom. Nie robię. Nie robię ze względu... Ja wiem, że niektórzy... albo inni robią. Ja nie jestem inni. O kurna, pająk. Pająk, proszę cię, idź stąd. Pewnie za to, że powiedziałem, że nie robię. Nie robię z jednego prostego powodu. No ta seria, którą teraz gram, to jest w pewnym sensie na jubileusz 20 tysięcy, bo normalnie to bym nie odpowiadał na wasze pytania pewnie tak szczegółowo. A druga sprawa... ja wiem, to się nie powinno robić jubileuszów takich po 20 tysięcy i tak dalej. 100 tysięcy, okej, rozumiem. Jakieś takie, wiecie, bardziej okrągłe sumki, nie? Wiecie co, ja tutaj trochę oświetlę to. Jakieś takie okrągłe sumy, takie milion, o Jezus, to już w ogóle abstrakcja. Ale nie z 20 tysięcy, no to co 10 tysięcy będę robił jubileusz? Bez sensu. Dobra. Okej, czyli mamy to zrobione. Ciekawe, czy my mamy, wiecie co, sadzonki dżunglowe. Hop, 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 hop. Dżunglowe mamy, dżunglowe. Bonmila mamy. No tak średnio, weźmiemy trochę kości. Okej. Mączka kostna. Zawsze dobry nawóz. Więc to chyba by było na tyle. Jeden z widzów, od razu mówię, bo jeden z widzów zapytał, czy będę nagrywał Portala 2. Nagrywałem już kiedyś. Jak nie wiecie, zapraszam, bo była naprawdę fajna seria. Jeszcze wtedy ze moim znajomym Liptunem nagraliśmy. Jest gdzieś na moim kanale, w kooperacji właśnie to jest. Czyli we dwóch. Na playlistach zobaczcie. Naprawdę, warta seria, niedługa, a śmieszna. Więc polecam serdecznie. Co jeszcze? Niektórzy się... już wiem o co chodzi, dobra. No, rośnij! Kuźwa, nie takie małe, siekierę muszę wziąć. Niektórzy się pytali, czy ja będę w ogóle robił takie serie, że ja będę na przykład widzów zapraszał...
do odcinków, w sensie jakimś tam. Szczególnie naciskają mnie niektórzy, jeżeli chodzi o... na modach. Widzę, tylko jedno było. O, siekiera już prawie padła, więc weźmiemy sobie nową, zróbmy. Na modach. No, niestety nie będę tego robił, ze względu już takiego, że... dużo ludzi nie ma komputerów odpowiednich do tego, żeby... takie rzeczy robić, typu na modach i tak dalej. A druga sprawa, no nie jest to łatwe, bo ja wtedy muszę takiej osobie też paczkę przerobić, pokierować ją, jakby ma to zainstalować i tak dalej. Strasznie dużo czasu zajmuje, a ja nie mam za dużo czasu. Ja niestety nie należę do tych. I tak, no tak jak sami widzicie, no same nagrywanie i tak dalej dużo czasu zajmuje. Dobra. Pięknie. I takie chciałbym wysokie. No może być i takie. What the fuck, jaki baobab. Beautiful. No może być. No piękniusio. Słyszę zombiara. Pewnie gdzieś pode mną. Jeszcze sprawdzimy w lesie. A nie, tu się zgubił. Okej. Okay. Fajne jeziorko tutaj mamy. Zrobilibyśmy takie przejście pod ziemią tutaj któregoś razu. I nad jeziorko. Kurka, widzę, zajęła mi łóżko tam. No, cudownie. Znowu słyszę, że coś człapie. Słyszycie? Kuźwa, no. Nie, tutaj nie ma. Czyli tu musi być coś pod ziemią. Okej, okay, będzie taka naturalna plantacja kakałka. No dosłownie pode mną. Zaraz znajdziemy to miejsce. Gdzie to jest? No jest, proszę. Ulala. Czekajcie, podświetlamy. Cześć, zombiak. Nara, zombiak. A, wodę cwaniaku masz. Dobra. Gdzie, co to sobie zaraz... Zaraz to weźmiemy, oświetlimy, bo nie chcę, żeby mi się pod domem spawnowało dziadostwo. Teoretycznie to mógłbym zebrać, bo mi się to przyda. Więc raczej nie będę zapraszał, chyba że kiedyś zrobię serię może... na Minecrafta zwykłego, kiedy to łatwiej jest tylko grę po prostu założyć, nie? To może wtedy będę zapraszał, jeszcze nie wiem. Ale to na razie... No jest to kłopotliwe, jest to ciężkie i... Oj, i to co potrzebowałem jest tutaj. O, to jest ten... andezyt, tak. Andezyt do ścieżki, nie? Przed domem. Zrobimy bloki z tego i będzie fancy fancy. I tutaj się nasuwa drugie pytanie, bo jedni mówią, żeby z widzami, a jeszcze inni, że tak powiem... Czy ja w ogóle jakiś serwer założę Minecrafta? Słuchajcie, po pierwsze tak, zakładanie serwera Minecrafta jest uciążliwe, ale da się zrobić. To nie jest problem, to jest tak ze stworzenie paczki modów, wiecie? Ale co później? Później nawet utrzymanie tego serwera, no wiadomo, no załóżmy nawet, nie, no to kosztuje, bo to ktoś jakiś tam koleś sobie domenę nam sprzedaje i tak dalej, więc de facto jakoś tam się dałoby. No załóżmy, widzowie pomogą finansowo, ci co grają na ten, bo to wiadomo, każdy da 2 złote i już mamy na kilka miesięcy działania serwera, więc to też nie jest jakiś tam problem. Bo tak działają normalnie serwery w całym świecie. Ale pilnowanie tego serwera. Ja nie mogę być cały czas na serwerze i ja nawet nie chcę być cały czas. O kuźwa. Tupek. Ja nawet nie chcę. Ja już kiedyś prowadziłem 2 serwery i powiem wam szczerze, nie jest to, nie należy to do przyjemności. Co chwilę ktoś chce, to jest praca na pełny etat, a ja nie, ja mam pracę i ja nie chcę się angażować w takie rzeczy. Więc tu odpada sytuacja. Można mieć do tego ludzi, ale wiecie, trzeba im zapłacić. No i znowu finanse.
Więc i tak, gdzie ja kuźwa jestem? What the fuck? Zaraz. Szedłem tędy. A tu jeszcze inaczej jest. O matko. O, no dobra. Tu słyszę zło. O kurde. Normalnie zrobiliśmy z tego odcinka ekspedycję karną dla zombiaków. Gdzieś są tutaj. Tu. Okej. O, Jezu, widzicie to, co ja? Jak kurde... To jest chyba gdzieś jakiś spawner. Tak mi się wydaje, czekajcie. Okej. Aha! Wiedziałem, że to tak się skończy. No dobra, to trzeba iść tutaj i wykopać to wszystko, no bo nie będę, nie mogę pozwolić na to, żeby mi takie cholerstwo tutaj się spawnowało pod domem, nie? Pod moją plantacją. Wiem, że to jest głęboko, ale wiecie, no w imię zasad, jak ja tu przyszedłem? Halo, jak ja tu przyszedłem? Gdzieś z góry spadłem, tylko której góry? Shit, tu. Dobra, sobie na razie dircikiem zategesujemy. Zostawimy trochę rzeczy, przebierzemy się. Mam ten... Mam, dobra. Następne pytanie. Ktoś mi powiedział, że Venom, ogarnij się, zacznij ozdabiać ten dom. Myślę, że w następnym odcinku, ale to jest naprawdę dobry temat. Tak, tak trzeba. Tak trzeba. Więc bardzo dobra rzecz. Dobre, ten ktoś ma rację, tak być powinno. Święta racja, racja święta. O, tak to się mówi. Pozostawię tu takie rzeczy. Idziemy na podbój tych dziadów tam na dole. Właściwie teoretycznie to wiecie, co to ja... Powinienem mieczyk jakiś sobie zrobić. Dawaj, to... I kilofy, nie? I pochodnie. Kurwa, mam jakieś pochodnie jeszcze w skrzyni? Nie mam nic. To nie fajnie. Dobra, 3 kilofy starczą. W ogóle ten dirt też bym zostawił. Siekierkę też, bo tam gdzie idziemy i łopatkę to nie będę... A, i mieczyk miałem zrobić, dobra. O! Jest mieczyk. Przy ozdobianiem, no mówię, zajmę się troszeczkę później, w późniejszym etapie, tylko sobie te zwierzaczki jeszcze ogarnę, ale zajmę się. Zajmę jakieś fajne rzeczy, na pewno zrobię. Bo, że tak powiem... Może kotka znajdę? Wiecie co? Wiecie, że ja nigdy nie miałem w Minecrafcie kotka? Naprawdę, nie, to poważnie, no... Wiem, że jak się łapie, wiem, że na rybę coś tamtego... A nie wiem, czy... No chyba na surową. Ale nie, nigdy nie miałem kotka. A mamy dżunglę. Tu latał ten kot zwariowany jakiś. A, pochodnie jeszcze, czekajcie, pochodnie. Pochodnie. Dobra, kolejne pytanie. Czy Venom będzie robił live'y? Live'y to są te takie, wiecie, wchodzimy na słonę Twitcha i na przykład przez godzinę ja coś robię i wy możecie sobie to oglądać jak jakiś program telewizyjny, nie? Czy będę to robił? Kiedyś na pewno. Spróbuję. Może nie wiem, czy mi się to spodoba, bo wiecie, to jest kwestia gustu. No, ja nie idę za kasą, więc de facto nie wiem, czy będzie mi to się chciało robić. Ale powiem wam, spróbować nie zawadzi, to raz, a druga sprawa jest taka, tylko musi być trochę więcej widzów. Ja to nie będzie mi się chciało robić, jak jest mniej widzów, czyli, a ile dokładnie, to ja wam nie powiem, to jest tajemnica, macie kotów, zobaczcie ile, z malusiemi. Ej, rodzina kotów, spadać rodzina kotów, ja tu idę bić zombiory. Zombiory, niuniuśki, niuniuśki, niuniuśki. Poświetlać porządnie, żeby tu mi się nic nie spawnowało. Dobra, jesteśmy tu, gdzie stąd coś słyszałem, ale... O,
Znalazłem żelazo. Żelazo wezmę, zbiorę oczywiście, bo wiecie, wiecie jak to jest. To z jednej strony mówicie, nie kopać, nie kopać, bo to nudne, a z drugiej strony, a co ja bez żelaza zrobię? Nawet dwie kałaczki. Nie no, może głupi przykład. No dobra. Na czym ja to, mówiłem? Live'y, tak. Live'y. Więcej widzów, więc na razie nie, a nie piszcie, że będą zrób live'y, bo kiedyś zrobię, a kiedy zrobię, to wiecie, to zobaczymy, nie? Jak to się mówi po angielsku? We will see. Gdzie są zombiory? Nie wiem, słyszałem je tutaj. Dupy, taka robota, teraz ich nie ma. Teoretycznie by wypadało zejść tu. Tu dużo tego białego jest, wiecie co, ja sobie wezmę trochę tego. Wybaczcie, że ja tak kopię, ale to białe przyda mi się. Nie wiem jeszcze do czego, ale lubię bloki z... To co to jest w ogóle, marmur? Nie, diorite. Z diorite'u fajne są bloki. To ogólnie ładny surowiec. Dobra, następne pytanie takie śmieszne trochę, bo po prostu rozwaliło mnie to, jak przeczytałem. Czy Venom jest murzynkiem? Jakiego koloru włosy mam Venom? Normalnie po prostu wszystko zrozumiem, ale murzynkiem? Jesus. Nie no, nie żebym miał coś przeciwko murzynom, nawet miałem kiedyś przyjaciela murzyna, ale... wiecie co? To przesada. Nie no, jestem normalnie biały, to w sensie, znaczy może nie wiem, całkowicie biały, bo palony, ale... Europejczykiem typowym jestem, o może tak? Polakiem, tak? Mam czarne włosy, tak? No i co tu jeszcze? No i tyle, no. Wiecie, no nie ma rewelacji, normalnie, no po prostu, no. Murzynek, no kurde, kto by pomyślał? Fajne pytanie było, wiecie co, ile gram w Minecrafta? Wierzcie, jak ja tak przeczytałem to pytanie, to tak się załamałem, że to szok. Wiecie, że ja gram w Minecrafta od pierwszej bety? Bo jak była alfa, to ja oglądałem w internecie i mówiłem, what the fuck, co to jest. A później beta wyszła, mówię, no dobra, spróbuję. Więc, dużo ja tego zebrałem? 35. Dobra, ja tu między odcinkami chyba wrócę i pozbieram sobie tego białego. No, więc od pierwszej bety, no to będzie, ja kurde, już nie pamiętam, ile to będzie, z dwa... Czekajcie, bo tu ciemno jak... Z dwa lata, 2,5 roku może? Może więcej, może już 3 nawet? Cholera wie. Trzeba zobaczyć, kiedy były pierwsze bety i będzie wiadomo. Dobra, pamiętać trzeba tutaj, że tu jest ten biały, ten syf. Okej. To jest ten szary syf. Dobra. Czyli mamy jakieś takie kopalnie ogólnie rzecz biorąc. Bardzo fajnie. Chociaż tego wszędzie jest pełno, kurde. Spawnuje. Dobra, jeszcze drugie przejście było. Tylko gdzie to było to drugie przejście? Tu? Tu. O, tu! Cholera. Aha, dobra, takie też pustawe. Okej, wykopmy to dziadostwo. Więc gram od pierwszej bety w Minecrafta. Już nie pamiętam nawet numerków, bo to już tak popieprzone wszystko było, że wiecie... W każdym bądź razie grałem, kiedy jeszcze były bugi, że nawet węgla nie było, w ogóle nic się nie spawnowało. Nie będę wspominał, to było takie czasy, powalone, niedopracowany Minecraft w ogóle był, więc wiecie, takie życie. Dobra, żelazo zabrane, jeszcze oświetlimy i spadamy. Trzeba kakałko posadzić, tak. Jak ja stąd wyjdę? A tutaj wyjdziemy. Wiecie co? Kobelkiem się podpi... Tyk, cyk, cyk. Noc mamy. Się przestraszyłem, a to mały kot. Dobra. Lepiej wezmę miecz, bo to nie wiadomo, co tu się będzie działo. Dobra, no... jeszcze, ja wiem, z dwa pytania na szybkiego. Pierwsze, jeden z widzów się pytał, czy będę nagrywał Wormsy. Nie chce mi się. Nie chce mi się Wormsy. Wormsy to są taka gra, że czasem potrafi, że tak powiem, znudzić się, no. Ile można. Poza tym, wiecie, no to Wormsy to trzeba by było nagrywać najlepiej w 4 osoby,
A niestety, żeby się umówić, żeby w cztery osoby zagrać, no to jest naprawdę ciężka sprawa. Szczególnie z tymi znajomymi, co ja mam. Więc warpsy odpadają. No chyba, że kiedyś mi coś odwali i nagram, no. Tak jak kiedyś z Kirką albo coś. Ale wątpię, mam tyle rzeczy do roboty, tyle gier do grania, że... Wiecie, no... Sam już nie wiem, co robić. Następnie, czy grałem w Gotika? Czekajcie, tu pochodnie może gdzieś... Nie, mam wszędzie. Czy grałem w Gotika? Tak, grałem kiedyś w Gotika. Grałem od pierwszych części Gotika starych, kiedy to jeszcze, za przeproszeniem, monitory były wielkie jak krowa, grube i spasione. Okej, okay, mamy kakałko. Nagrać nie nagram, bo to jest gra, która według mnie temat jest wyczerpany. Zrobimy tak, o. O cholera! O cholera! Da-da-da-da-da-da-da. Nie, to nie reklama. O cholera! O cholera! Nie mam miecza. Dobra. Właściwie to można by było tutaj ten kawałek góry jeszcze dziubnąć i pochodnie jakąś, no bo... Ogólnie rzecz biorąc, w ogóle to ciemno wszędzie. Co to będzie? Okej, okej. No już jest spoko, już rosną sobie... rośnie kakałko, dróżkę zrobiliśmy. Teoretycznie by było na pustyni jakieś koktusy jeszcze pójść, żebyśmy mieli po prostu. No i następnym razem muszę słuchajcie, tutaj te domki, bo to ma być taki wiecie co? Taki daszek. Jeszcze nie wiem, czy zrobię je trójkątny, czy półokrągły, czy jakiś pod skosem. Zastanowię się, może tak w stylu domu coś. Że zrobimy na zasadzie takiej, że będzie domek, ale tylko bez bramka będzie. Tu normalnie będą karmnik dla zwierzątek i dalej będą sobie wychodziły tutaj na poletko, więc będzie fajnie. A, jeszcze jedno pytanie na koniec, kochani, jednego z widza. Bardzo dobre pytanie i muszę na to odpowiedzieć, bo wypadałoby. Widz się pytał, czemu nie nagrywam z serwerów Minecrafta. Czyli takich, wiecie, serwerów serwerowych, tak? Czyli takich serwerowni, gdzie kupa ludu jest. Wiecie co, bo nie lubię serwerów. To jest bramka? Bramka, dobra. Potrzebujemy takiej hile. 4. 3 jeszcze. Czekajcie chwilę, telefon. No to znaczy, że już powolutku trzeba kończyć, kochani. Tak jak mówię, nie lubię serwerów. Za dużo ludzi się tłoczy. Często są niezbyt mili i wiecie. No, ja nie lubię chamstwa, no niestety, wiecie, więc... Zwalczam chamstwo, można być miłym dla człowieka i to jest o wiele przyjemniejsze. Zobaczcie, jak fajnie zrobimy. Cholera, nie tu! Nie wiem, dlaczego te płotki, ale dlatego, że może mam dżunglowego tak strasznie dużo. Chociaż to fajnie wygląda. Podoba mi się. O! Oho. Oj, jednego płotka zabrakło. No i będzie tak... I tu będzie taka szopa nad tym. I będzie się wchodziło, cyk, nakarmić zwierzątka i ewentualnie je oskubać czegoś tam. Dobra, kochani, mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i piszcie pytania do mnie, jeżeli macie jakowe. To z chęcią wam postaram się odpowiedzieć. No i co? Trzymajcie się do następnego. Hejka!